tym wszystkim, jakby troszkę przypomnieć, że może trochę szkoda, że tego miejsca nie ma. Ja bym chciał, żeby Kamil zaczął troszkę od wspomnień związanych z tym miejscem, jak, co tu się działo, czym to miejsce kiedyś było. Tutaj siedzę dokładnie w miejscu, w którym kiedyś była publiczność. Ja tam miałem przyjemność grać, też przychodziłem na koncerty. Teraz tu można zbierać grzyby. Właściwie jest ładnie. Mi się podoba bardzo to miejsce teraz. Nie wiem, czy dałoby się cokolwiek z tym zrobić, ale wspomnienia wracają. Chodzi o to, że ważna sprawa to jest podtrzymywanie, tak jak wspomniałem wcześniej, podtrzymywanie jakichś idei artystycznych. Tutaj było fajne miejsce, spotykali się ludzie, odbywały się koncerty, odbywały się konkursy młodzieżowe. Teraz tego miejsca nie ma, trochę szkoda i powstają różne idee, teraz jakby aktualne i też jestem za tym, żeby one powstawały. Jacek zaproponował, żeby realizować jeszcze jakieś idee oprócz tego, co się dzieje w Lubinie. Bardzo mi się to spodobało. Myślę, że można w pewien sposób uzupełnić działania, które się odbywają teraz w Lubinie. Jak Państwo wiecie, Kulturalny Szyb Bolesław to jest taki projekt, który zaczęliśmy koncertem Kasi Wilk i spektaklami orkiestry w kwietniu i tak jak deklarowaliśmy co jakiś czas, no miesiąc, półtorej, dwa, w zależności od normalnej pragmatyki, będziemy Państwa zapraszali do Szybu Bolesław, czyli do Muzeum Ziemi Lublińskiej, które z uprzejmości Towarzystwa Miłośników Ziemi Lublińskiej używamy. Tu wielkie podziękowania dla Towarzystwa i dla KGHM i dla dyrekcji kopalni, że się na to jakby zgadzają, bo to jest pewna też jakby wyjątkowa sytuacja, że na terenie czynnego zakładu można jakby upowszechniać kulturę czy sztukę. I tak po tym koncercie i po spektaklach przyszedł czas na drugi projekt. I tak jak już powiedziałem, to nie są jakby moje pomysły. Ja jestem człowiekiem z zewnątrz, który chce pomóc tej przestrzeni. I tak się złożyło, że wokół Fundacji Naprawiacze Świata, która jest inicjatorem tego projektu, mojej fundacji, skupiło się grono muzyków, animatorów, ludzi, którzy tworzą kulturę muzyczną w Lubinie i podzieliliśmy się tymi projektami. To znaczy, że każdy z tych co miesięczno, dwumiesięcznych projektów, wydarzeń jest jakby kreowana, wymyślona i nadzorowana, koordynowana przez konkretnego człowieka. Tak, to jest środowisko alternatywne, po prostu tak jakby tutaj zgłosiło się do współpracy. Jest bardzo dużo ciekawych pomysłów, na pewno będziemy realizować je skrupulatnie po kolei, te, które Jackowi zaproponowaliśmy.